wszystkim, z tej strony Elin i jesteśmy dzisiaj z naszym konikiem, który nie wiem jak się nazywa. To jest konik do crossu. Boże, jak on ma na imię? Wiecie, że nie mam pojęcia? Matko kochana, no dobra, no nieważne. Jest to konik, jest srokaty i tyle o nim wiemy. I jest osiodłany. I już te siodełko i to wszystko ładnie wygląda na tym poziomie, więc jest fajnie. No i dobrze, no słuchajcie, tutaj nam brakuje speeda, nam brakuje nam powera, brakuje nam staminy do kolejnych zawodów, więc idziemy się trenować. No i w następnym odcinku będziemy robić zawody. Zobaczymy, czy mi się uda, tak jak było z ujeżdżaniem, pięknie, ładnie na pierwszym miejscu. Czy może już będą jakieś problemy, no bo ze skokami miałam dosyć duże problemy. Ale Ritual ja nie lubię osobiście, no ale dobra. No to lecimy się trenować. Lecimy się trenować na poziomie drugim i mamy tylko dwa treningi. To bardzo mało, powiem szczerze, bo liczyłam na trzy. No dobrze, tutaj też mamy dwa, wszystko mamy dwa. No dobrze, mam nadzieję, że wbijemy to teraz, bo jak nie, to będę musiała to robić potem po prostu... poza nagraniem. You are new starting, reading, bla, 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 dobra. Dobra, ruszamy. Ruszamy. Bardzo ładnie. Było wąsko, ale dobrze, daliśmy radę. Ta gra jest bardzo ładna. Jak na tak grę, która jest leciwa, nazwijmy to ładnie, to naprawdę jest bardzo ładne. Dobra, troszeczkę zwolnimy. No halo! You horse stamina. Dobrze, continue. Ale kliknęłam, halo! No koń! No chyba sobie żarty robisz, no już. Dalej. Hopsamy, hopsamy. Ja kliknęłam, to co, za wcześnie było, za późno, czy o to ci chodziło? Generalnie rzecz biorąc... Cześć, pies. Duży pies mi duszy pod rękę. Generalnie rzecz biorąc, słuchajcie... No żeby to tak nie było możliwe, o Jezus. Fajnie, że wam się ta seria podoba. Przepraszam za wszystkie dźwięki w tle, ale pies zaczyna świrować oczywiście. Że ma to wyświetlenia, że komentujecie, łapkujecie, poprawiacie mnie tam. O, mamy plus speeda. No to dalej ciśniemy tego speeda, bo nie możemy się tutaj w ogóle rozpędzić. To jest bardzo miłe i cieszę się, że tą serię robią dla was. Także wiecie. Come on, co jest? Halo? Konio? Come on. Klikałam ci przecież. Jo. No to takie coś, to pochwały nie dostaniesz. Dzięki. Oj, powera dostaliśmy. Dobra, poszło. A musimy jechać tak szybko, 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 szybko. Tutaj, objechać. Wow, 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 dobra. Dobra, i lecimy dalej. Tu możemy akurat się rozpędzić na szczęście przy plaży. Ogólnie ten wyścig nie był jakiś trudny, aczkolwiek no nie był idealnie przejechany. Więc generalnie rzecz biorąc nie jestem zachwycona. Mamy ładną pogodę. Dobrze, dostaliśmy powera, staminę i tak dalej. Patrzcie, już staminę mamy prawie ogarniętą. Dobra, no to lecimy dalej. OK. Exit. I tutaj lecimy kolejny trening. Combination 2. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No to już startujemy właśnie w drugą stronę zupełnie. Dobra, ja. Start. Dobra. Fajne jest to, że jak on biegnie tak szybko i jak się skacze, to on delikatnie te uszy stawia na przeszkodę. Jakby faktycznie, wiecie, gdzieś tam odczuwał, że coś przed nim jest i że zaraz, no, się zdenerwuje. I że trzeba to przeskoczyć itd. itp. Dobra, nie wiem, czy ja stąd skoczę? Skoczę! Uuuu! Płotek, dobra, już. Już, no, bo ten trening też nie jest idealny, jak widać, jest bardzo nieidealny. Psa. Dobrze. I wio. Te dźwięki, one są bardzo ładne. Your horse speed has bardzo ładnie. Continue. Daliśmy radę.
Okej, zwolnimy troszeczkę. Dobra. Ej no! Your horse power. Dobra! Wiem, że power, fajnie, że... No! Continue, dajcie mi kontynuować wyścig. Na ten trening, no. Fajnie, że mój horse jest coraz lepszy i silniejszy. No ale kurde, ja chcę jechać. Dobra. A jakby ktoś pytał, to teraz jeżdżę na myszce, tak? Z pierwszej kamery raczej jeżdżę na myszce. Więc kieruję tylko myszką, koniem. Niczym więcej nie kieruję. A przydałoby się takie dosiady i tak dalej, nie? No to by było... Wow, takie gry interaktywne. O, ciekawe to byłoby. Co ty myślicie? Jakby tak konikiem jeździć, słuchajcie, musieć raz pod górę i się tak wiecie, pochylić i łydka, nie łydka i trzymacie tego konia. Nie wiem, gdzie jadę, dlatego jadę powoli. Żeby przynajmniej nie wyrosła nagle jakaś przeszkoda. No, byłoby to dość ciekawe, moim zdaniem, w moim przekonaniu. Kam, kam, kam. I płotek, 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 płotek. O, dobra. Dobra. Przejechaliśmy. Ciasno tutaj strasznie. Jej, dobra. Okej. Okay. Jak widzicie, zostało nam jeszcze speedu trochę. Zostało nam jeszcze troszeczkę powera, czyli szybkości i jakby krzepkości, można powiedzieć, no nie wiem. Staminę już mamy, ale no ja będę musiała te wyścigi jeszcze przejechać. Przynajmniej raz, żeby to wbić. No i tak, myślę, że to będzie taki króciutki odcinek. Generalnie rzecz biorąc, bo cóż mogę więcej zrobić? Znaczy jeszcze sprawdzimy sobie... koń oczywiście brudny. Aha, czyli tutaj też mamy... słuchajcie... Czemu mamy zablokowane? Nie rozumiem. A o co tu chodzi? A o co tu chodzi, bo nie... Aha, zablokowane mamy przecież, bo przecież nie mamy takiego konia, żeby to ogarnąć. Też mamy dwa starty w zawodach. Więc generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, no nie jest tu dużo. Te crossowe będą bardzo krótkie trasy. Pies mi świruje. No dobra, to może... To może przejdziemy jeszcze raz. Ten drugi, co piesku, dał nam więcej. Zobaczmy, jak nas teraz ubrali. Moment, już startuję. A, tak samo. Nie, no nie tak samo. Dobra, nie jest to zasumowana. Dobra, enter. I lecimy. Piesek tu mnie świruje. Zobaczymy, teraz się trochę bardziej może skupię. Może będzie mi lepiej. Ten drugi nam dał więcej, więc może... Może go właśnie przejedziemy. Nie! A, dostałam 5 staminy, no świetnie. Wio, mówię. Znaczy wio, no do tego są łydki, tak? Od tego są łydki, a co się zahaczą sobie jakiś ten, bonus, no super. To może kusikiem, tak? Kusikiem na krosie. Powera dostaliśmy, no i zobaczcie, może wbijemy to, słuchajcie, tym wyścigiem. Wio, moi drogi, wio. Ups. Myślałem, że za wcześnie się wybił, ale dało radę. Ajajaj. Momencik. Już jedziemy. Dalej. No, dalej. Myślałem, że za późno chyba się wybiłam. Niestety. Ajajajajaj. No, ale poćwiczyliśmy, słuchajcie. Dobra. Dalej powolutku. Dobrze, niech będzie. Wow. Dobra. I mostek ładny. No ale koń! No ale co ty? No, jak tak będę jechała wyścigi na zawodach, to
Na pewno wygramy. O, na pewno. Dobrze. Your horse stamina, fajnie. Chcę kontynuować. Jesteś zmęczony trochę. Pod tą górę. No patrz znowu, myślę, że wbijemy tym ostatnim wyścigiem. Hopsa. Dobrze. Dobrze. I to już jest koniec. No, było źle. Powiem szczerze, że było źle. No okej, okay, ale myślę, że już możemy startować, chyba że tam brakuje jeszcze takiego milimetra, no brakuje niestety. No to jeszcze raz przejedziemy sobie ten pierwszy może w tym momencie, ten speed trzeba będzie wbić. A, replay kliknęłam, nie chcę replay. Nie, ja chcę ten pierwszy przejechać, nie. Quick training. Dobrze, fajnie, że ten... że tam coś... dobra, ten pierwszy. Źle kliknęłam, no widzicie. Reply kliknęłam. Dobra. No! Dobra, możemy lecieć. Te powiadomienia trochę wkurzają. Ja nie rozumiem, czym się różni to powiadomienie. No, speed akurat. Od tego tutaj, co się do żółte wyświetla. Nie mam żadnego pojęcia. You have training. No, okej. Okay. No i tyle byśmy potrenowali, tak? No, super. Potrenowaliśmy, słuchajcie. Potrenowaliśmy, no naprawdę. Proszę, jak tych żółw mi się nie wystaje. No dobrze, no to jakby było na tyle. Głupio troszeczkę, że to się tak kończy, bo może ja bym chciała więcej potrenować, tak? No dobrze, odblokowaliśmy sobie tutaj już zawody. Kurs 1, kurs 2. No i myślę, że to będzie tyle dzisiaj, słuchajcie. Ja sobie tego konia wyczyszczę. Troszkę ogarnę. Patrzcie, ile wbiliśmy staminy, czyli wytrzymałości. Najgorzej będzie ze speedem i tak dalej. Może trochę poćwiczę przed zawodami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i po prostu pomyślimy, co tutaj dalej robić, tak? Bo jeżeli teraz nie przejadę tych zawodów na pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, no to to już się zapiszę i nie będę mogła tego poprawić. Z tego pamiętam. Niestety. Więc trzeba będzie to koksać do bólu. No i zaczniemy znowu od skoków, które wiadomo, że są ciężkie, najtrudniejsze, bo ciężko te boty przeskoczyć. No i potem ujeżdżanie i tak w kółko, tak? I po prostu jeszcze nam zostało troszeczkę odcinków. Teraz jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 odcinków. Minimum. Także trochę tej serii będzie. Cieszę się, że wam się podoba. Mam nadzieję, że wam tym pomagam, tym, że nagrywam tą serię, ponieważ wiem, że niektórzy mają problemy z tą grą. Na przykład, dlaczego nie mogę dostać się na zawody takie, a takie. Nie pamiętają zupełnie, że no przecież tutaj musi być spełnione pewne wymagania muszą być spełnione, czyli po pierwsze pierwsze trzy miejsca, żeby odblokować kolejne zawody w poprzednich zawodach, a po drugie koń musi być wytrenowany, tak? Tak jak wszędzie, no koń musi jakieś tam mieć możliwości. Bez treningu, no, to wiadomo, nie dostaniemy się na wyższy poziom. Więc generalnie rzecz biorąc, pamiętajcie o tym, bo szkoda będzie, żebyście tą grę w ten sposób jakby no skopsali. Warto byłoby pamiętać o tych treningach i o tym, żeby to koksać, tak żeby na pierwsze miejsce trafić lub na drugie i tak dalej, i tak dalej. No, ta postać pięknie, ładnie ma dosiad zrobiony, bardzo ładnie. Bardzo ładnie ma dosiad zrobiony, poza piętą. No, także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Pamiętajcie o zaznaczeniu dzwoneczka. Ponieważ no, dzwoneczek jest ważny, będziecie wtedy dostawać powiadomienia o moich filmach, mojej aktywności. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!